Amadi, tutaj macie linka, wleciał film z Nikitą oraz z Queen of the Black. Oglądajcie i śledźcie ten serial, tę całą szopkę. Tu m'as kurwa, 18 streamek, IRL, Twitch, TV, Rafonik, szef. Widzowie, wpadajcie, będzie się działo. Siemano, oglądałem TikToka i tam Daniel powiedział, że pojechałem do Amadeusza wczoraj i do Nikity, zostawiając dziewczynę w domu i dziecko, czy nawet zostawiając na stałe, tak zasugerował. Tylko, że mieliśmy IRL-a na Twitchu i Daria była z nami w aucie, a mój syn był z babcią w domu. Więc masakra. Odklejony na maksa gość. Na razie, dobranoc i dziękuję za streama na Twitchu. 5000 widzów, zajebiście się bawiłem. Wyniki odzyskane, Rafonic powrócił. Dziękuję bardzo. Weź ją tak za dupę. Lepnij ją. No to my chyba stąd idziemy. Gonią nas. Gonią nas. Ja pierdolę. To nie jest, ja sobie koszulkę kupił. Se łyka, ale pierdolę, bo mnie z dupy zajebią. Co ty odpierdalasz? Co ty odpierdalasz? Se łyka, ale pierdolę, bo mnie z dupy zajebią. Co ty odpierdalasz? Co ty odpierdalasz? Odjebałeś melinę, nie? No to on by teraz się tłumaczył. Ale to wystrzeliło! Bo my chcieliśmy małego łyka wziąć, a to wystrzeliło całe. Mordeczki, więc metamorfoza rozpoczęta oficjalnie. Czekamy jeszcze na kamerzystę i będziemy co? Przedłużać włoski, koloryzować, keratynowe prostowanie. Niedługo wjeżdżają usta, piersi, Gucci. Także śledźcie no, losy. No. Mordeczki, oglądałem kawałek live'a Sylwestra Wardęgi. Była tam Fagata. Ja tam do Fagaty nic nigdy nie miałem. No ale tak troszeczkę widzę, że krytykuję tutaj Nicole. Czuję się od niej lepsza. Nazywają patologią, pomimo że no wiadomo, że no część zachowań Fagaty było dużo bardziej patologicznych niż to, że Nicola po prostu przebywała w tak ciężkim towarzystwie. Więc postanowiłem zrobić jutro na live'ie takie porównanie obu pań. Nie jest to nic personalnego oraz breaking news.
o którym nikt nie wie. Zastanowię się, czy to powiedzieć, ale tak na 90% to powiem. Ciekawostka, z kim Fagata zdradzała Stu? Możecie jej spytać, może sama wam powie. Pozdrawiamy i pamiętajcie. Masz 24 godziny na to, żeby przeprosić publicznie Nicole. W innym wypadku ta tajna informacja zostanie ujawniona. Czas tyka. Twój ruch. Ja przejebałem, kurwa, ja dopiero przyjmuję ofertę gry w szachy. Także widzimy się jutro na streamie Amadeusz Ferrari na Twitchu. Z przyjemnością, z jednym z potężniejszych umysłów na polskim YouTubie zagram w szachy. On już z góry założył, że przejebałem, albo już stwierdził, że to już w tym momencie jest porażka i mam opowiedzieć, o czym rozmawiałem ze Stu. To powiem, zdradzę małą tajemnicę, że wpadnie prawdopodobnie na moją walkę do Dublina. Obejrzeć ją osobiście, śledźcie, idziemy po Floyda Mayweathera. Panie Wardęgo, gra rozpoczęta, widzimy się jutro na live'ie. Proszę zapiąć pasy, usiąść wygodnie, kupić popcorn, wyluzować się. To będzie bardzo miła i przyjemna gra. Takie mam wrażenie. Nie wiem tylko skąd ta agresja, Przecież to, że dałem pstryczkę w nos Fagacie, to zasłużyło może trochę. Buziaki, dobrej nocy. Amadeusz! Wyszło na to, że chciałeś oskarżyć ją o to i o to. Ale ja, kurwa? Przecież to wy wzięliście swoje pionki, roztrzypaliście, kurwa, po całej planszy swoje pionki, teraz próbujecie je ułożyć. Przecież to wy cały czas wrzucacie na siebie jakieś brudy, jakieś, kurwa, daty, jakieś dyskusje, mieszacie w to raperów. Ja nie wiem, o co wam, kurwa, chodzi. Nie wiem, o co wam chodzi. Ale jak chcecie wiedzieć, o co mi chodzi, to zapraszam, kurwa, na live'a. Bo to, co na razie robicie, to jest beka, nie? To jest naprawdę beka, kurwa. No, ty... Sama Fagata rzuciła jakieś nazwisko i przypisaliście do tego całą ideologię, o co ja chciałem kogo oskarżyć i tak dalej. Myślicie, że wszystko wiecie? To myślcie tak dalej. To, co ja mam wam do przekazania, wam jutro u mnie na live'ie. Czas trwa. Jeśli Fagata dalej ma czas, oczywiście przeprosić Nicole. Pozdrawiam. Widzowie, czas wyjaśnić najbardziej naturalnego freakfightera w Polsce, bo zesłał się wczoraj do mnie, w sumie to nie wiem dlaczego, chociaż domyślam się czemu, ale o tym wam zaraz opowiem wszystkim. Zaczęło się od tego, że siedziałem ze znajomymi i moi widzowie podesłali mi jego dwa instastory na mój temat. Posłuchaj mnie, przyklaście, po pierwsze to każdy komaty wie, że tak nie napisałem, bo tego nie trzeba pisać, to jest oficjalna informacja podawana w karcie zawodnika o tobie, że jesteś tam największym pizdą i że dla Malczyńskiego byłbyś easy winning, byłbyś w strachu. Wow, i potem udajesz, że nie wiesz, kim jestem, ale i tak poświęcasz mi swoje dwa instastory, w których de facto śmiejesz się z tego, że ja dziękuję swoim widzom za jakąś tam formę donate'ów. Wiesz, nie każdy tak bardzo pluje na swoich widzów i ich oszukuje jak ty. Niektórzy też są kulturalni i dobrze wychowani, jakby to też jest opcja, pomyśl o tym, stary. Znaczy, stary, ja doskonale wiem, po co ty to zrobiłeś, po co nagrałeś te story, dlaczego zaatakowałeś akurat właśnie mnie po takim czasie, bez żadnej interakcji między nami i co może z tego wyniknąć. Także pozwól, stary, że teraz coś ci wytłumaczę, ale zrobię to mniej więcej tak, żebyś to zrozumiał, okej? Zrobię to mniej więcej tak, żebyś to zrozumiał, także teraz będzie wytłumaczone specjalnie dla ciebie. Posłuchaj, walkę z Wielkim Koksem pominę, bo byliście debiutantami i nic nie potrafiliście, ale fakt faktem dostałeś w pizdeczkę. Ale na to, co teraz powiem, to nie ma już żadnej wymówki. Bo na jebocie chłop, który ma prawie 50 lat, miałby problem z napisaniem pozytywnie egzaminu ósmoklasisty, miał rekord 2.12, myśli, kurwa, że jest lwem, krzyczy, że wszyscy są w strachu i przebiera się za Robin Hooda. No na to już wymówki znaleźć nie możesz. I pomyślałeś sobie pół roku po tym, jak nagrałem film o tobie, że to jest teraz czas na to, żeby zaczepić Malczyńskiego, pokazać, jak bardzo nie wiem, kim jestem, no bo walka z Szelim teraz nie ma żadnego sensu. No więc jeżeli nie Szeliga, to można by poddymić z Malczyńskim, bo on obecnie jest jedyną osobą, która mnie szczerze nie lubi i mamy konflikt od kilku lat, więc z nim były dymy, plus chcesz być legendą tej organizacji, jak sam napisałeś, i wracasz jednak do walk, bo to jest twój świat. Także tylko jest jeden mały problem. Jest jeden problem na tanku, ale bardzo łatwo go będzie rozwiązać. Tylko że zamiast do tego Dubaju,
będziesz musiał polecieć znowu do Tajlandii, pomacać trochę ladyboyów, pogmerać tam troszkę i być może znajdziesz jaja, jak nie swoje, to cudze, żeby podjąć to wyzwanie. Pozdro i ja jestem gotowy zawsze. Kod zniżkowy na nasz kurs o zarabianiu i inwestowaniu w kryptowaluty działa tylko do jutra do godziny 23.59 i dzięki temu kodu kurs kosztuje nie 400, a 99 zł. Także używacie kodu MAJ, klikacie tutaj, wchodzicie, kupujecie, dołączacie do nas. To była ta ważna informacja. Pamiętajcie, że nigdy nikt z Was milionera w tydzień, w miesiąc czy w pół roku nie zrobi. Do zarabiania i do inwestowania potrzebna jest przede wszystkim wiedza, obeznanie w temacie, trzeba wiedzieć jak zacząć, gdzie szukać informacji, jak się w tym wszystkim odnaleźć i my tą wiedzę oferujemy w postaci ponad 400 lekcji wideo, dostępu do prywatnych grup oraz stałego kontaktu z nami. Także zapraszam serdecznie, pozdro. Mordy, wybaczcie, ale teraz lecę na trening do Szwedego. A tak w ogóle to nie spodziewałem się aż takiego odzewu z Waszej strony i takiego wsparcia po tych wczorajszych stories, także dzięki Wam serdecznie. No, poddymiliśmy trochę, także zobaczymy, co się z tego wykluje. Pozdro. Siemanko, właśnie wstałem i wymyślam plany na dzisiaj, co tam, o której streamek, co będziemy robić, bo wczoraj było 5 koła widzów i trzeba dzisiaj dalej napierdalać, bo jest zajebiście fajne streamy. Zajebany jestem, kurwa. Zaraz się odezwę i jakiś rozpiszę plan na story, na Insta. Co dzisiaj robimy, o której robimy. Ale na pewno robimy i kurwa, bądźcie tutaj. Śledźcie. Uwaga, dzisiaj wjeżdża jeden z najmocniejszych filmów w historii polskiego YouTube'a. Mam niepodważalne dowody odnośnie tego wszystkiego, o czym ja mówiłem. Nie o czym oni mówili, ponieważ ja może ich chciałem wyprowadzić na manowce. Ja tylko rozsypałem im puzzle. Oni sobie sami je ułożyli i się cieszyli jak małpki. Patrz, ułożyliśmy, rozkminiliśmy. Chodzi o to. Ale wy nie rozumiecie, że ja myślę kilka ruchów do przodu i to jest wasz błąd. Ja mam nadzieję, że po tych niepodważalnych dowodach w ogóle będziecie w szoku, skąd je zdobyłem. Będzie pan Sylwester miał jaja przyznać się do błędu oraz mnie przeprosić i muszę panu Sylwestrze panu oficjalnie poinformować, że zaufał pan nieodpowiedniej osobie, ale to zrozumie pan już po filmie. Ja do pana nic nie mam, więc także po filmie zapraszam na rozmowę, ale oczywiście jakąś flaszkę w ramach przeprosin przejmę. Do zobaczenia na filmie, a i widzimy się również dzisiaj na live'ie, ale to już swoją drogą, film jest montowany, szykujcie się.